Spacer wolności! Ponieważ mam przeciwwskazania medyczne. Panie redaktorze, to jest pytanie nie na miejscu. Tajemnica lekarska. To jak w czasie reanimacji usta. Ja do pana apeluję, że może pan nam pomóc rodakom i transmitować to zgodnie z prawdą, żeby przekłamywać. Już teraz... Męczego! Męczego! My się rozchodzimy, panie redaktorze. Każdy obywatel ma prawo spacerować w tym kierunku, w którym chce. Podkreślam, że cały czas żyjemy w wolnym kraju. Każdy póki co właśnie, bo jest to wolny kraj. I o ten wolny kraj dalej będziemy walczyć. Będziemy nawet spacerować o ten wolny kraj, jak będzie trzeba. Mieliście iść Gęsiego? No, ja nie będę również odpowiadał za wszystkich, ktoś nie rozumie słowa Gęsiego, ale nie było też miejsca gdzie, bo był łąski chodnik, jest tu już szerszy chodnik, więc na pewno utrzymamy te 2 metry i formę Gęsiego. Kolokwialnie mówiąc. Panie redaktorze, nie ma oddzielenia gospodarki od polityki. Każdy przedsiębiorca, robiąc przelew VAT, robiąc przelew CIT, PIT, właśnie zajmuje się polityką, bo przecież to politycy wymyślają, jakie są wartości tych stawek. Możemy tędy? Więc teoria o tym, że są postulaty gospodarcze, które nie są polityczne, jest teorią fałszywą. Teraz są polityczne czy gospodarcze? Panie redaktorze, teraz to są fundamentalne postulaty dotyczące naszej demokracji. Stanu, w jakim się znalazł. Trzymamy odległość. Odległość! Jeszcze raz odległość, mamy czerwone światło. Więc wszyscy trzymamy odległość. 2 metrów mamy duży plac, więc jesteśmy w stanie utrzymać te 2 metry. 2 metry! Nie pędzimy jak to było, bo było! Jesteśmy starsi od Michała i nie oddamy rady tak pięknie. On jest o wiele młodszy od nas, więc on ma tą siłę. Trzepę my wolniej, ale skuteczniej może. Tak. Gdyby wolne media to bym nie odłożył. My się rozchodzimy, panie redaktorze. To nie jest żadne zgromadzenie. No, był pan od samego początku, słyszał pan symboliczny znicz, ułożyliśmy krzyż, przepraszam, ze zniczy, z kwiatków. Porozmawialiśmy, podyskutowaliśmy o problemach gospodarczych, jakie są również w Polsce. I w tym momencie rozchodzimy się do domu. Policja też się rozjeżdża. Nie, będzie blokować. Ale dlaczego? Jakby już się rozchodzimy, panie redaktorze. Czy pan chce przez to powiedzieć, że coś... Zielone! Zielone! Ale chodźmy, bo będzie zero tempo. Idziemy cały czas, bez względu na wszystko, bo to będzie to samo, co było ostatnio. Za co zrobić? Dojdą. Uwaga, łapią! No może nie wszystkich lepiej legitymować teraz. Będą. Ale my już idziemy w inną stronę. Teraz proszę głośno, że będziemy. Nie znajdę gdzieś, tak? Tak. Się rozchodzimy. Zielone, proszę, idziemy, nie stoimy w miejscu, utrzymujemy 2 metry. Konkuracja powietrza, zachowana była. Szumowskiego, któremu niestety nie utrzymują. Biegno! Policja! Biegnie policja! Lecą!
Uwaga na policję! Dawaj do przodu, przejdą na czerwono. Biegną na czerwonym. Szerzy wzdłuż ulicy! Wzdłuż ulicy! Nie wypuszczajcie ich na ulicę! Kurwa! Dawaj tu! Będziemy pierwszymi Polakami zatrzymanymi za spacer. Wszystko jest możliwe w tym kraju. Lecą, lecą! Spacer obywatelski! No drama. Panie Pawle, co pan o tym wszystkim powie teraz? Szukam tego jego wyjścia. Chyba nie ma tutaj. Staram się wyjść do tego. Nie ma. Szarpali pana policjanci. Ale mnie są aresztować, gdzie się boję. Na siłę, zobaczcie, proszę pana. A pani jak się pani czuje? Strasznie, chcą mnie aresztować, jakby mnie szarpał, a trzech mnie trzymało z tyłu. Pani Pawle, jakaś kawa herbata? Tak, no. No idę na spacerze, jestem, robię przystanek na kawę. Także poproszę jedną kawę dla pana Pawła. Pani Pawle, najlepszy. Latę poproszę. Latę.
Jak pan, panie Pawle, skomentuje działania policjantów? No to jest, będę chyba pierwszą osobą w Polsce zaaresztowaną za spacer. Bardzo brutalnie tutaj policjanci się zachowali co do pana. No właśnie nie rozumiem tego, dlaczego mnie łapali. Nie powiedziano, jakie są okoliczności, nagraliście to. Ciekawy jestem, jak tym razem kłamca, rzecznik policji skomentuje to zatrzymanie. Szliśmy wszyscy tak jak... Przepraszam, halo? Nie, ja siedzę na kawie w tym restauracji, więc nie wiem, gdzie oni już... Radio Kontestacja, pan to mówi, postawi kawę. A co? Wiadomo, ja jestem w restauracji na kawie, więc nie wiem, gdzie oni no, pokojowo, spacerowo. Jak tak dalej pójdzie, to będą was musieli dziennikarzy ten aresztować, no bo już nie będzie demonstrantów, tylko ja idący po Warszawie i grupa dziennikarzy. No, ale mają zupełnie co do nas, tak? My jesteśmy z medium, tak? I bardzo brutalnie nas potraktowali. Szarpa, policjant, nie wiadomo za co, no nic nie zrobiłem. Proszę poczekać, zaraz będzie Kawusia. Ktoś jeszcze chce? Zapraszam na Kawusię. Oni typowo Pawła tak zwanych liderów, nie? Nie, zaraz będzie mój laska. Więc przyszedł na kawę. Zawołajcie może tych policjantów na kawę, nie przyjdą, się napiją. Dadzą tutaj zarobić państwu, bo dopiero lokal otworzony, może damy zarobić. Muszą być w ciężkim szoku, bo pewno sami pierwszy raz są postawieni w sytuacji, gdzie muszą blokować pieszych spacerujących po Warszawie. A ta tutaj... Teraz więcej ludzi się spodziewa. Ale taka eskorta, czy pójście... Właśnie, powiedzcie, gdzie jesteśmy. Że jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i Jasnej w przepięknej kawiarence i okazuje się, że pobyt w kawiarence jest reglamentowany. Policja dookoła. A nie uciekałem, no po prostu sobie wszedłem na kawę. No widziałem, że bardzo brutalny atak, nie wiem z jakiego to... Proszę bardzo, panie marszałku. O, dziękuję. Ale rozumiem, że tu mieszkamy i idziemy. No ja chcę dalej dojść do domu, no było hasło rozejść się. Panie Pawle, moglibyśmy usiąść, ale nie ma pleksiglasy, także nie można według prawa, tak? Tutaj zachowajmy trochę odległości, chociaż to i tak nie ma znaczenia tak naprawdę, bo... Ja myślę, że to po prostu... Pan Paweł został zatrzymany za to, że jest pan Paweł, a nie... Nie, no nie jestem jeszcze zatrzymany, nie przesadzam. Brutalnie został... Ale zostałem brutalnie wepchnięty... Był pan szarpany był pan. Nie ma tej kawiarni tutaj, przez tych panów policjantów. Zobaczmy, co się dzieje na dworze. To jest coś niesamowite. 4, 5, 6, 7, 8. Rozchodząca się z legalnej demonstracji. Po drodze na kawę. Nie planowałem wejść na kawę, po prostu chciałem iść do domu w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Ale no to właśnie przy tej kawiarni policja zaproponowała mi siłą kawę. To w ogóle było bardzo dziwne, bo sobie wszyscy szliśmy z zachowaniem odległości 2 metrów, po czym kilku oficerów, ja mam nadzieję, że to jest nagrane i że oni zostaną namierzeni i w końcu ten kłamca, ten bezczelny, kłamiący pies, który jest rzecznikiem komendy policji, przestanie opowiadać o sury, że mieliśmy agresywni, bo dzisiaj mnie spacerującego po chodniku z zachowaniem odległości, o rozchodzącego się z legalnej demonstracji napadło tutaj 3 bandytów w tych niebieskich czaszkach. Ja proszę, żebyście zrobili rzecznik, komendancie złapał tych bandytów i ukarał za nas.
pieszego. Kończę kawę, idę dalej do Pałacu Prezydenckiego. Także, tak jak słyszeliście, nikt się tego nie spodziewał, ale kawa musi dalej. Nie wiem, może zrobić mirajn po lokalach. Nie przesadzać z tym dramatyzmem. Policja się co najwyżej dzisiaj wygłupiła i ośmieszyła. Co brutalności może wielkiej w tym nie było, ale było naruszenie moich praw do przemieszczania się swobodnego. Nietykalności. No ja nie jestem aż tak straszliwy, natomiast może wyglądało to groźnie, ale to jest kompromitacja totalna, co tu się dzieje. Ja nie wiem, bo może oni myślą, że wy jesteście demonstrantami. Rozejdźcie się. My tutaj może trzeba im pokazać, bo oni są w szoku. No ja staram się udać do domu. Czy cieszy się pan, że tyle mediów wspiera strajk przedsiębiorców? Nie, no ja w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj ten strajk to jest strajk policji w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności to jest strajk mediów, a dopiero na sam koniec można mówić o obywatelach, którzy przyszli protestować. Przez te działa, jakie wytoczył PiS-owski reżim, przez Kamińskiego straszącego karami, przez te surowe restrykcje, tam czołgi jadą na Warszawę, policja z całego kraju, że po prostu obywatele w sposób odpowiedzialny i rozsądny powstrzymali się, zostali przestraszeni, powstrzymali się, ja to rozumiem, nie mam do nikogo żalu, to jest naturalne, tak, ale no powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj mamy demonstrację policji plus demonstrację dziennikarzy, ja się rozszedłem z legalnej demonstracji, zmierzam do domu i nie wiem, co tu się dzieje, naprawdę. Wiecie, podejrzewam, że oni się bardzo boją, że pójdziemy pod pomnik katastrofy smoleńskiej, stąd są te blokady. Cieszę się bardzo. Nie, mi jest przykro, bo ja chciałbym dzisiaj pójść pod pomnik katastrofy smoleńskiej, oddać hołd, ale nie mogę tego zrobić, no bo jak widzicie, tam teraz kolejna ulica zablokowana. Trudno. Następnym razem. Cieszę się pan, że złączył tak różne środowiska. Taka solidarność, że obecność mediów może nas chronić przed nadużyciami policji. Nie, no ja nie, ja myślę, że w ogóle wasza obecność nie chroni przed nadużyciami policji. Natomiast cieszę się, że rzeczywiście budzi się taki duch w narodzie. Duch, który można porównać do Solidarności lat 80. W końcu ludzie czują, że coś tu nie gra, że nie można być biednym. Może dzisiaj się dali przestraszyć, ale może za tydzień się nie dadzą przestraszyć. Ja widzę po tak reakcji niewspółmiernej, że to władza się boi, a nie my się boimy. Wysłać tyle policjantów na dziennikarzy, no to ja już nie wiem, jaki to był zamysł, szczerze mówiąc. Nie chcą, żebym mówił prawdę? Nie wiem. Wy? Nie chcą, żebym dawał prawdę? Ja chcę nas prawdę. No i czyż nie jest? No trochę jest, trochę improwizowana. Pełni się udała, mogę też dla Onetu powiedzieć, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale zrobiliśmy dzisiaj sporo niespodzianek policji. Po pierwsze w nocy byliśmy na Nowogrodzkiej i na Mazowieckiej, co spowodowało tam skumulowanie, ale ponieważ dzisiaj rano było bardzo dużo samochodów policyjnych i policji na placu defilat i czuliśmy, że musimy coś pomóc, to korzystając z kanałów, namierzyliśmy, że są, no jesteśmy po prostu inwigilowani przez policję i przez służby, więc tymi kanałami poinformowaliśmy, że planujemy szturm na TVP, po czym połowa samochodów z placu defilat udała się pod TVP. Więc to jest pełna hybryda. Chcieli manewrów, to mają. Jaka forma protestu, jaką formę planujecie na przyszłość? Będzie przyszłość w takiej formie? Ja nie wiem, ponieważ to ja cały czas powtarzam. To nie jest zarząd centralny protestu, tylko to są spontaniczne akcje obywateli, które my
próbujemy w jakiś sposób wspomóc, tak? No ja tam zgłaszam zgłoszenie, ktoś tam przywozi dźwięk i tak dalej. Natomiast to ludzie decydują, czy chcą przyjechać, czy nie chcą przyjechać. My słuchamy tych głosów, zbieramy te zgłoszenia i organizujemy je po prostu. Tak więc proszę, proszę mieć świadomość, że nawet jakby Tanajno uwięzili na 14 dni na kwarantannę, to te zjazdy i tak będą, jeżeli tak zdecydują ludzie. Zablokowane przejście. Także widzicie, nie jest kolorowa. Nawet na spacerze. Ta pogoda napisuje. Panie Pawle, dla Radia Kolor może mała wypowiedź. Gdzie idziemy? Dla naszego wspaniałego Radia Kolor oczywiście jak najbardziej witam. Marcin Owczarek. Gdzie idziemy? No idziemy pod Pałac Prezydencki. Mhm. Właściwie ja idę, no bo wyjdziecie ze mną. Ja idę pod Pałac Prezydencki. Demonstracja się skończyła i wygląda na to, że mam większą ochronę na moim spacerze niż Jarosław Kaczyński pod swoim domem. Ale myśli pan, że to jest zasługa dziennikarzy? Tak, ale krótko. Tak. Sam telefon podpisywany, więc musisz wybrać inną formę komunikacji. Dobrze, dawajcie znać. Dobra, no cześć. Co wy o tym sądzicie? Ma pan telefon na podsłuchu? Radio Kontestacja. Na 100%. Mieliśmy, sprawdziliśmy to w ten sposób, że razem z Michałem Wojciechowskim umówiliśmy spontanicznie, z nikim więcej nie uzgadniając, wizytę w Pałacu Kultury i Nauki, bo próbowaliśmy wynająć cały ten parking. Tak. Aby swobodnie tam się zorganizować i Michał udał się na otwarcie do Pałacu Kultury i Nauki jakieś, nie wiem, 15 minut, 20 minut po naszej rozmowie i spotkał się tam z patrolem, no tam jakimś specjalnym, niezwykłym, nie liniowym, ale z jakimś patrolem policji, który też omawiał tą samą sprawę, tak więc no, zbieżność czasu i miejsca nie była całkowicie przypadkowa. Ale pan jest... Z nikim wcześniej o tym nie rozmawialiśmy, ponieważ dostałem rano maila, właściwie rano. Ale pan jest o coś oskarżony? Jest pan nie, o coś nie oskarżony. Jestem o coś oskarżony, ale obywatele w Polsce muszą sobie zdać sprawę, że ochrona danych osobowych, jakaś tam nadzór państwa nad naszymi prawami jest całkowicie iluzoryczny, bo on jest tylko po to zrobiony, żeby innym ograniczyć możliwość kontaktowania się, bo państwo wie o nas wszystkich, o wszystko, nie wiem na jakiej podstawie jestem posługiwany, ale to jest stuprocentowo potwierdzona informacja. Możemy iść środkiem drogi, bo to już... No tak? Plac wydzielony. Tam już się policja ustawia kordonem. Policja stoi kordonem. Już się kordon. Idźmy dalej, Paweł, idźmy prosto. Policjanci zablokowali tam drogę. No cóż, w takim razie jest zmiana trasy. Policja. Startowałem, nie będę biegał, nie mam kondycji. Ale niech pan mnie... Ale pan tylko idzie. Ja jestem z prasy, proszę mi przypuścić. Żarty po prostu. Odcięli ludzi. Odcięli ludzi tam chyba. Panie Pawle. No zatrzymali, to zatrzymali, ja idę do domu. No tak. I powiedzcie mi młodzi. Też się zdyszałeś, a ja podbiegam tego kawałek, a wyobraź sobie, policjant musi biegać tutaj, to muszą mieć kondycję. Tej chcesz tej wody, bo miałem kupić ci wodę. Nie, za małą możesz dać. Ale panie Pawle, pan był dzisiaj szarpany, teraz musiał biegać. No już z dwa razy byłem szarpany jako spacerowicz. No musi idę pan, po Warszawie, musi pan staram się rozejść do domu, a oni mnie cały czas szarpią, nie wiem o co chodzi. No. Ani nie zatrzymują, ani nie przedstawiają jakichś nie, zarzutów. Nie ma w ogóle niczego. Spacer.
Czy czuje się pan teraz jak w państwie policyjnym? Czy to jest Orwell 84? Trudno czuć się inaczej. No, jeżeli nie odebrano mi prawo do spacerowania, no to jak to inaczej ocenić? Panu była policyjna blokada w poprzek ulicy Krakowskiej Przedmieście, w miejscu, w którym nieraz... No harendy? O, już zablokowali ją harendy. Gdzie jest szczyczka, pytam się? Michał. Nie, tędy. Halo, Michał. Nie boi się pan procesów za te słowa, które pan wypowiadał na temat nie, polityków? Bo, nie, bo one są absolutnie uzasadnione. Nie na temat polityków, na temat policjantów. Jest zorganizowana grupa przestępcza naruszająca prawa obywatelskie. No bo nie ma prawa komendant główny policji oszukiwać obywateli, że na zgromadzenie wymagane jest zezwolenie. Tam też policja blokuje, ustawia się kordon. Tyłu z przodu. Chyba zamknęli. Policja zamyka, otacza wszystkich. Ale tu jeszcze mamy. Albo na murku dali. Jak to wygląda? Tam też już są, nie pójdziemy. No i co teraz? No, śpiewamy. Twój ból jest większy niż mój. Panie Pawle, ale pan szedł i co teraz? Ja nie wiem, no ja chcę iść do domu. No i... No, nie wiemy, no. Tu trudno mówić o demonstracji, jak jestem ja i sami prawie dziennikarze. Jest ktoś, nie, kto nie jest dziennikarzem? No, nie. No, trzy osoby, pokażcie to, hej! Pokażcie to, tutaj są sami. Kto nie jest dziennikarzem, lekka w górę? A kto jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób, które nie są dziennikarzami. Ja pana nie pcham. Ja staram się dojść do domu i nie. Policja się zbliża, proszę zobaczyć. Kordon się zbliża. Kordon się znowu zbliża. No to zobaczymy, może oni to odpuszczą. No. Oni nie chcą wypuścić. Nie, no jak nie chcą, muszą wypuścić. Dziwna sytuacja. Dziennikarze i pan Tanaj, no. Nie pozwalają pójść na spacer na komentujemy, proszę państwa. Ja mogę iść do domu, panie oficerze? Bo tutaj nie ma demonstrantów, są sami dziennikarze ze mną. No nie, siedem osób. Ale czemu pan pcha? Oczywiście siedem osób. Tu zostałem otoczony w grupie dziennikarzy, w której jest może jeszcze 7 osób zwykłych, które spacerowały zupełnie niezależnie. I nie wiadomo po prostu, co tu, jaki jest pomysł tego. No ja starałem się już od dłuższego czasu, opuściłem zgromadzenie, staram się... Policja się tam zbliża, kordon się zacieśnia. Słuchajcie, może będą dziennikarze teraz wyciągać. Proszę państwa, odsuńmy się na 2 metry, odsuńmy się, bo policja nas... Stoi za kordonem. Jaki odważny? Wiedział, co się śmieje. Ale to nie nowina, mnie już raz... Gazem nie dostanie dzisiaj. Nie wszyscy zdążyli za ten tor. Nie mogą wszystkich puścić. Dlaczego panowie nas puścili? Pan z TVN-u, czy pan czuje się jakoś w jakiś sposób teraz tutaj ograniczony, pana prawa? A to dobrze, może pan wyjść, tak? Może pan spróbuje? Nie, no mogę, ale nie chcę. Nie, nie, znaczy myślę, że bez problemu bym wyszedł. Spoko. Okej, okay, dobra, dziękuję. Dobrze. Świetnie, wreszcie mają super trening, naprawdę. Trzeba było trochę pobiegać. Ja się czuję bardzo fajnie, jestem w kondycji. Panom się trochę przydał. Nie zostało tutaj protestujących. O, co tam się dzieje? A co proszę? Jakim prawem mnie zatrzymujecie? Nie wywalił? Przecież my do kościoła! Przecież my do kościoła idziemy! Policji to odczekał. Ten pan twierdzi, że mnie nie zatrzymują teraz. Taka jest prawda w Polsce. Uwaga, ja tu policja. Wzywam do zachowania spokoju, pozostania na miejscu, wykonywania poleceń policji. W przypadku niepodporządkowania się policji.
polecenia wydane przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Przyznam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu. Jaka jest podstawa prawna tego działania? Uwaga, tu policja. Wzywam do zachowania zgodnego z prawem, pozostania na miejscu, zachowania spokoju, wykonywania poleceń policji. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Ja mówię za siebie. Dlaczego jestem zatrzymany? Do domu jestem zatrzymany. Działacie nielegalnie, bez podstaw. Bez żadnej informacji. Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mały stan epidemii, osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Grupowanie się osób jest zabronione. Policja. No co się grupujecie? Mocno się grupujecie. Chcecie się rozejść, jednocześnie nie pozwalacie na to. Dlaczego? Chcecie się nam wyjść. No, poczekajmy. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu.